Witam serdecznie. To znów ja, Adam Jurkiewicz. Projekt swój. Ostatni film, tym razem jak podmienić sobie wersję szkolnego remiksu Ubuntu właśnie na pendrive'ie. Wkładamy jak zwykle pendrive'a do złącza USB i znowu widzimy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze Homer W, czyli to, gdzie normalnie mamy dane ucznia. To zamykamy, bo jest nam niepotrzebne, oraz system, to gdzie mamy zainstalowany system. Przyjmijmy, że tutaj mamy starszą wersję, a chcemy zamienić ją na nową wersję. Cóż robimy? Zaznaczamy wszystko po prostu myszką, klawisze Shift Delete, czy usunąć trwale. Tak, usuwamy trwale. Po chwili mamy pustą przestrzeń. Możemy to okienko zamknąć. I cóż? I potrzebujemy oprogramowania, które nazywa się asystent nośnika rozruchowego. Oczywiście to jest USB kreator, tak naprawdę. Co tutaj mamy? Widzimy nasz Corsair Voyager, w moim przypadku etykieta system, wolna przestrzeń 2,8 GB, a więc po prostu to, co usunąłem, jest wolne. I musimy teraz tylko wybrać obraz płyty źródłowej ISO. A więc wybieramy w naszym przypadku z obrazy ISO swoi 12, wybieram, mam do wyboru 2, ale wybiorę wersję 0.2a, najnowszą, wykonuję otwórz. No i cóż mamy? Nasz obraz ISO, naszą przestrzeń, na której chcemy to zapisać. I robimy utwórz nośnik rozruchowy. W praktyce to wszystko. W tej chwili już będzie kopiował na dysk, na pendrive. Na samym końcu jeszcze poprosi nas o hasło administracyjne, które jest ważne, aby zapisać menadżer rozruchowy dysku. Ja w tej chwili zakończę już film, bo to nie ma sensu, żebyście 3 minuty oglądali tutaj postęp tego paska. Myślę, że to nie jest trudne, po prostu trzeba pamiętać, jak to robić. No i cóż, życzę powodzenia w razie, gdybyście musieli aktualizować sobie system. Dziękuję serdecznie.